Jest pan uznawany za człowieka legendę, jeżeli chodzi o fotografię. Jak uchwycić tak wspaniałe zdjęcie? No, z tą legendą to chyba drobna przesada, ale jak uchwycić tak wspaniałe zdjęcie? No po prostu trzeba... Tak naprawdę to tutaj zrobiłem pewne założenie, że chciałbym zrobić takie zdjęcie, czyli no może niekoniecznie drogą prób i błędów, ponieważ moje doświadczenie spowodowało, że już właściwe założenia wykonałem i po prostu czekałem na właściwy moment. Jest to chwila, kiedy zawodnik się wynurza dosłownie, rzeczywiście moment, no i trzeba wykonać sporą ilość ujęć, żeby akurat to jedno, które gdzieś sobie wymyśliłem, po prostu wyszło tak jak to było założone, jak chciałem, żeby to zdjęcie wyglądało. To zaszczyt otrzymać taką nagrodę od Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Dla mnie olbrzymi, ponieważ dla mnie idea olimpijska zawsze była najważniejsza. Od dziecka wychowywany byłem w takim duchu olimpijskim, w duchu rywalizacji, słusznej, właściwej rywalizacji, rywalizacji sportowej i rywalizacji w myśl idei barona Pierre'a de Coubertin. No i to olbrzymie wyróżnienie. Z tego co wiem, pan jeździ na Igrzyska Olimpijskie, które to będą pańskie igrzyska? Pierwsze. Igrzyska pierwsze, aczkolwiek brałem udział w wielu wielkich wydarzeniach sportowych, takich jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, ale Igrzyska to będą pierwsze i z tego jestem niezwykle dumny i szczęśliwy, bo było to moje marzenie. Najpierw jako sportowca, a później jako fotografa, fotoreportera. Znaczy, generalnie w ogóle moim marzeniem były Igrzyska Olimpijskie od najmłodszych lat. Powiedzmy, pierwszy raz z Igrzyskami Olimpijskimi zetknąłem się mając 8 lat i po prostu tak pokochałem i sport wtedy, i ideę olimpijską. I moim wielkim, wielkim, wielkim marzeniem były Igrzyska i chyba się spełni.